tej samej porze, kiedy Wokulski z panią Wąsowską kłócił się albo galopował po łące, z majątku hrabiny do Zasławka dojeżdżała panna Izabela. Wczoraj otrzymała od prezesowej list, wyprawiony przez umyślnego posłańca, a dziś na wyraźne żądanie swojej ciotki wyjechała lubo niechętnie. Była pewna, że w Zasławku już znajduje się mocno protegowany przez panią prezesową Wokulski. Taka więc nagła podróż wydała jej się niewłaściwa. Choćbym nawet musiała kiedyś wyjść za niego, mówiła sobie, to jeszcze nie mam racji spieszyć się na powitanie. Ale ponieważ rzeczy spakowano, powóz zajechał, a nawet z poprzedniego siedzenia wyglądała już pokojówka, więc panna Izabela zdecydowała się na wyjazd. Pożegnanie jej z rodziną było pełne znaczenia. Pan Łęcki, ciągle rozstrojony, przecierał oczy, a hrabina, wsunąwszy jej w rękę aksamitny woreczek z pieniędzmi, pocałowała ją w czoło i rzekła: nie radzę, ani odradzam. Masz rozum, wiesz, jakie jest położenie, więc sama musisz coś postanowić i przyjąć konsekwencje. Co postanowić? Jakie przyjąć konsekwencje? O tym nie wspominała hrabina. Tegoroczny pobyt na wsi głęboko zmodyfikował niektóre poglądy panny Izabeli. Nie sprawiło tego jednak świeże powietrze ani piękne krajobrazy, ale wypadki i możliwość spokojnego zastanowienia się nad nimi. Przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki dla Starskiego, o którym powszechnie mówiono, że odziedziczy majątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa, przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi, oświadczyła, że co najwyżej zapisze mu 1000 rubli dożywotniej renty, która zapewne bardzo mu się przyda na starość. Cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki. W tej chwili Starski w oczach hrabiny stracił wszelką wartość. Stracił ją i u panny Izabeli, oświadczywszy pewnego razu, że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną, raczej z Chinką albo z Japonką, byleby miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłości, powiedział. Ponieważ tak powiedział, więc panna Izabela przestała go traktować jak poważnego ekuzera. Ale ponieważ mówiąc to z cicha westchnął i spojrzał na nią przelotnie, więc panna Izabela pomyślała, że piękny Kazio musi mieć jakąś sercową tajemnicę i że szukając bogatej żony robi ofiary. Dla kogo? Może dla niej. Biedny chłopiec, ale trudno. Kiedyś może znajdzie się sposób osłodzenia jego cierpień, lecz dziś należy go trzymać z daleka. Pani dobrodziejko, czy sądzi pani, że Wokulski jest godnym człowiekiem? Ach, dobry panie Rzecki, jak możesz o to pytać? W swoim domu zniżył nam komorne, wydobył Helenkę z takiej hańby, dał im posadę na 75 rubli. Heluni przysłał tyle zabawy. Za pozwoleniem przerywa. Jeżeli więc zgadza się pani, że to człowiek zacny, to muszę pani dodać pod największym sekretem, że jest bardzo nieszczęśliwy. W imię ojca i syna. On nieszczęśliwy? On, który ma taki sklep, spółkę, tak straszny majątek? On, który niedawno sprzedał kamienicę? Chyba że ma długi, o których ja nic nie wiem. Długów ani grosza, mówię, a po zlikwidowaniu interesu ma ze 600 tysięcy rubli, choć 2 lata temu miał ze 30 tysięcy rubli. Rozumie się obrót sklepu. Ale pani dobrodziejko, pieniądze nie stanowią wszystkiego, bo człowiek oprócz kieszeni ma jeszcze i serce. Przecież słyszałam, że się żeni. Nawet z piękną osobą, z panną Łęcką. Tu jest nieszczęście. Wokulski nie może, nie powinien żenić się. Czyżby miał defekt? Taki zdrowy mężczyzna. Nie powinien żenić się z panną Łęcką. To nie dla niego partia. Dla niego trzeba by żony takiej... Takiej jak moja Helunia. Otóż to.
Nie tylko takiej, ale wprost tej samej. Jej samej, pani Heleny Stawskiej, trzeba nam za żonę. Czy wiesz, kochany panie Rzecki, to jest moje najmilsze marzenie. Bo że poczciwy Ludwiczek już umarł, za to głowę dam sobie uciąć. Tyle razy mi się śnił, a zawsze albo nagi, albo jakiś taki inny, nie ten. Zresztą choćby nie umarł, dostaniemy rozwód. Naturalnie, za pieniądze wszystko można dostać. Otóż to, cała rzecz w tym, ażeby pani Stawska nie opierała się. Zacny panie Rzecki, ależ ona, przysięgnę, już dziś kocha się. Biedactwo w Wokulskim. Humor jej się zepsuł, po nocach nie sypia, tylko wzdycha, mizernieje, kobiecisko. A kiedyście tu byli wczoraj, cóż się z nią działo? Ja, matka, poznać jej nie mogłam. Więc basta. Moja głowa w tym, ażeby Wokulski bywał tu jak najczęściej. A pani? Niech dobrze usposabia panią Helenę. Wyrwiemy Stacha z rąk tej panny Łęckiej i bodaj przed świętym Janem wesele. Bój się Boga, ależ Ludwiczek. Umarł. Głowę sobie dam uciąć, że już nie żyje. Ha, w takim razie wola boska. Tylko proszę panią o sekret, to gruba gra. Za kogoż to mnie pan masz, panie Rzecki? Tu każda tajemnica leży jak w grobie, a tym więcej tajemnica mojego dziecka i tego szlachetnego człowieka. Cóż, czy przypuściłby kto, że taka drobna rzecz jak lalka może przyczynić się do uszczęśliwienia dwojga ludzi? Jaka to lalka? No jakże, gdyby pani Stawska nie kupiła u nas lalki, nie byłoby procesu. Stach nie wzruszyłby się losem pani Heleny. Pani Helena nie pokochałaby go, a więc i nie pobraliby się. Bo ściśle rzecz biorąc, jeżeli w Stachu zbudziło się jakieś gorętsze uczucie dla pani Stawskiej, to dopiero od owego procesu. Zbudziło się, powiadasz pan? Bo, czy to pani nie widziała, jak wczoraj szeptali na tej kanapie? Wokulski dawno już nie był tak ożywiony, a nawet wzruszony, jak wczoraj. Bóg cię zesłał, panie Rzecki. Więc teraz jedziemy do mnie na obiad. Żeby ta Bela raz już skończyła z tym Wolskim, tak albo owak? Zapewne wolałbyś pan tak, ażeby zostać jednym z przyjaciół domu. Ale niestety na nic to się stało. Bardzo proszę, moja pani, to nie mój fach. Zostawiam to Starskiemu i jemu podobnym. Więc cóż panu zależy na tym, ażeby Bela skończyła? Bardzo wiele. Dałbym sobie głowę uciąć, że Wokulski zna jakąś ważną tajemnicę naukową, a nie powiem jej, dopóki będzie taki rozdarty. Ach, te kobiety z ich obrzydliwą kokieterią. Wasza jest mniej obrzydliwa. Nam wolno. Wam wolno, pyszny sobie. I to mówi człowiek postępowy, w wieku emancypacji. Niech licho weźmie emancypację. Piękna emancypacja. Chciałabyście mieć wszystkie przywileje. Męskie, kobiece, a żadnych obowiązków. Drzwi im otwieraj, ustępuj im miejsca, za które zapłaciłeś, kochaj się w nich, a one... Bo my jesteśmy waszym szczęściem. Co to za szczęście? 105 kobiet przypada na 100 mężczyzn, więc czym tu się drożyć? To też pańskie wielbicielki, garderobiane, zapewne się nie drożą. Naturalnie. Najnieznośniejsze są wielkie damy i służące z restauracji. Co to za wymagania? Jakie grymasy. Zapominasz się pan. Więc pocałuję rączkę. Proszę nie całować w tę rękę. Więc w tamtą. A co, nie mówiłam, że jeszcze dziś pocałujesz pan w obie? Ach, jak Boga kocham. Wysiadam tutaj, nie jadę z panią na obiad. Zatrzymaj pan powóz. Po co? No, skoro chcesz pan tu wysiąść. A właśnie, że nie wysiądę. Ach, ja biedny, z takim podłym usposobieniem. Nie rozumiem tej kobiety, pomyślał. Kiedy ona jest sobą, z kim ona jest sobą? Ale po przejściu paruset kroków na mrozie ochłonął. W rezultacie myślał. Cóż w tym nadzwyczajnego? Musi żyć z ludźmi, do których nawykła. A jeżeli z nimi żyje, musi słuchać ich błazeńskiej rozmowy. Co ona zaś temu winna, że jest piękna jak bóstwo? I że dla każdego jest bóstwem. Chociaż... Wóz do podobnego towarzystwa.
Ach, jakiż ja jestem nikczemny. Zawsze i zawsze nikczemny. Ile razy po wizycie u pani Izabeli, jak dokuczliwe muchy rzucały się na niego wątpliwości. Biegł do pracy, przeglądał rachunki, uczył się angielskich słówek, czytał nowe książki, a gdy i to nie pomagało, szedł do pani Stawskiej. U niej spędzał cały wieczór i dziwna rzecz. W jej towarzystwie znajdował, jeżeli nie zupełny spokój, to przynajmniej ukojenie. Rozmawiali o rzeczach najzwyklejszych. Najczęściej ona opowiadała mu o tym, że w sklepie Millerowej interesa idą coraz lepiej. Ponieważ ludzie dowiedzieli się, że sklep ten w większej części należy do pana Wokulskiego. Potem mówiła, że Helunia robi się coraz grzeczniejsza, a jeżeli jest kiedy niegrzeczną, wówczas babcia straszy ją, że powie przed panem Wokulskim i dziecko zaraz się uspokaja. Potem jeszcze napomykała o panu Rzeckim, który bywa tu niekiedy i jest bardzo lubiany przez babcię, ponieważ opowiada jej mnóstwo szczegółów z życia pana Wokulskiego. I że babcia równie lubi pana Wirskiego, który po prostu zachwyca się panem Wokulskim. Wokulski patrzy na nią zdziwiony. W pierwszych czasach zdawało mu się, że słucha pochlebstw i uczuł przykrość. Lecz pani Stawska opowiadała to z taką naiwną prostotą, że powoli zaczął odgadywać niej najlepszą przyjaciółkę, która jakkolwiek przecenia go, jednak mówi bez cienia obłudy. Spostrzegł również, że pani Stawska nigdy nie zajmuje się sobą. Kiedy skończy ze sklepem, myśli o Helunii. Służy matce, troszczy się interesami służącej i mnóstwa ludzi obcych. Po największej części biedaków, którzy niczym odcięczyć się jej nie mogli. Gdy zaś tych, kiedy zabrakło, wówczas zagląda do kratki z kanarka, ażeby mu zmienić wodę albo dosypać ziarna. Swoich uczuć dla Wokulskiego pani Stawska nie umiałaby określić. Z widzenia znała go od lat kilku. Nawet wydawał jej się przystojnym człowiekiem, ale nic ją nie obchodził. Potem Wokulski zniknął z Warszawy. Rozeszła się wieść, że pojechał do Bułgarii, a później, że zrobił wielki majątek. Dużo mówiono o nim. I pani Stawska zaczęła się nim interesować. Jako przedmiotem publicznej ciekawości. Gdy zaś jeden ze znajomych powiedział o Wokulskim, to człowiek diabelnie energiczny. Pani Stawskiej podobał się frazes diabelnie energiczny i postanowiła lepiej przypatrzyć się Wokulskiemu. Z tą intencją nieraz zachodziła do sklepu. Parę razy wcale nie znalazła tam Wokulskiego. Raz go widziała, ale z boku, a raz zamieniła z nim parę słów i wtedy zrobił na niej szczególne wrażenie. Uderzył ją kontrast pomiędzy zdaniem diabelnie energiczny, a jego zachowywaniem się. Wcale nie wyglądał na diabelnego, był raczej spokojny i smutny. I jeszcze dostrzegła jedną rzecz. Oto miał oczy wielkie i rozmarzone. Takie rozmarzone. Piękny człowiek, pomyślała. Pewnego dnia w lecie zetknęła się z nim w bramie domu, gdzie mieszkała. Wokulski spojrzał na nią ciekawie, a ją ogarnął taki wstyd, że zarumieniła się powyżej oczu. Była zła na siebie za ten wstyd i za ten rumieniec i długi czas miała pretensje do Wokulskiego, że tak ciekawie na nią spojrzał. Od tej pory nie mogła ukryć zakłopotania. Ile razy wymawiano przy niej to nazwisko, czuła jakiś żal, że nie wiedziała jednak czy do niego, czy do siebie. Ale naprędzej do siebie, gdyż pani Stawska nigdy do nikogo nie czuła żalu. A wreszcie, a cóż on temu winien, że ona jest taka zabawna i bez powodu wstydzi się? Gdy Wokulski kupił dom, w którym mieszkała i gdy Rzecki za jego wiedzą zniżył im komorne, pani Stawska, lubo jej wszyscy tłumaczyli, że bogaty właściciel nie tylko może, ale nawet ma obowiązek zniżyć komorne, poczuła dla Wokulskiego wdzięczność. Stopniowo wdzięczność zamieniła się w podziw, gdy począł bywać u nich Rzecki i opowiadać mnóstwo szczegółów z życia swojego Stasia. Moja kuzynka zaczyna mi się coraz mniej podobać. Widzi ją pani? Od godziny, ale zdaje mi się, że i Wokulski coś spostrzegł. Był dzisiaj bardzo zmieniony. Żal mi go. Proszę się nie przejmować Wokulskim. Widać, że jest dzisiaj rozdarty, ale jeżeli raz się ocknie, takich nie zabijają wachlarzem. Więc może być dramat.
żadnego. Ludzie ze ścisłymi uczuciami nigdy się nie wahają. Mówisz pan o tej pani, jakże ona? Ta? Tar? Boże, uchowaj, tam nigdy nic nie było. Mężczyźni z takimi uczuciami zawsze mają rezerwę. Więc cóż? Starski ma silny umysł i wie o cudownym wynalazku, którego zakończenie przewróciłoby świat. I pan wiesz o nim? Treść znam, dowód widziałem. Szczegółów niestety dokładniejszych nie znam. Ale wiem, że dla takiej sprawy można poświęcić nawet 10 kochanek. Więc i mnie byś poświęcił, niewdzięczniku? Alboż pani jest moją kochanką? Nie jestem przecież lunatykiem. Ale kochasz się ze mnie. Tak jak Starski u Wolski w Izabeli? Ani myślę, chociaż w każdej chwili jestem gotów. W każdej chwili jesteś pan źle wychowany, ale tym lepiej, że się we mnie nie kochasz. I wiem dlaczego lepiej. Pani podkokuje się w Wokulskim. Nie chcę grać z panem komedii, mój potworze. Obchodzi mnie tak, że robię wszystko, ażeby dostał Belę. Bo to ją kocha ten szaleniec. Przysięgam, że wszystkich znanych mi dam. Pani jest jedyna, co warta. Ale dosyć. Od czasu, kiedy poznał, że Wokulski kocha się w Beli, ach, jak kocha ją ten szaleniec, moja kuzynka zmieniła się. Dawniej uważałem ją za niezwykłą. Dziś wydaje mi się pospolitą. Dawniej wzniosła się z płaska. Ale to tylko chwilami jeszcze ostrzegam, że wszystko może się zmienić. Podobno, ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Czasami zdejmuje. Ale nie bez cierpień. Wiesz pan co? Skoro jesteśmy prawie kuzynami, mówmy sobie ty. Bardzo dziękuję. Dlaczego? Nie chcę być pani wielbicielem. Ja panu proponuję przyjaźń. Przez 2 dni Izabela nie wychodziła z domu i nikogo nie przyjmowała. W 3 dniu zdawało jej się, że Apollo, jakkolwiek wciąż podobny do Molinarego, tam już przypomina Starskiego. To też dnia po południu przyjęła panów Rydzewskiego i Pieczarkowskiego, którzy oświadczyli, że Molinari opuszcza już Warszawę i zraził do siebie całe towarzystwo, że jego album z recenzjami jest blagą, ponieważ nie umieszczono w nim krytyk nieprzychylnych. Dodali w końcu, że tak mierny skrzypek, pospolity człowiek, tylko w Warszawie mógł doznać podobnych owacji. Panna Izabela była oburzona i przypominała panu Pieczarkowskiemu, że nie kto inny, tylko on chwalił artystę. Pan Pieczarkowski wyciągnął się i powołał na świadectwo obecnego pana Rydzewskiego i nieobecnego Szastalskiego, że Molinari od pierwszej chwili nie budził w nim zaufania. Przez następne 2 dni panna Izabela uważała wielkiego artystę jako ofiarę zawiści. Powtarzała sobie, że tylko on jeden zasługuje na jej współczucie i że nigdy o nim nie zapomni. W tym czasie pan Szastalski przysłał jej bukiet fiołków. A panna Izabela nie bez wyrzutów spostrzegła, że Apollo zaczyna być podobnym do Szastalskiego i że Molinari szybko zaciera się w jej pamięci. Prawie w tydzień po koncercie, kiedy bez światła siedziała w swoim pokoju, przed oczyma jej stanęła dawno zapomniana wizja. Zdawało jej się, że w towarzystwie ojca zjeżdża powozem z jakiejś góry w dolinę napełnioną chmurami dymów i pary. Z pomiędzy chmur wysunęła się olbrzymia ręka trzymająca kartę, na którą pan Tomasz patrzył z niespokojną ciekawością. Z kim ojciec gra, pomyślała. W tej chwili wionął wiatr i z tumanów ukazała się twarz Wokulskiego, także w olbrzymich rozmiarach. Rok temu miałam to samo widzenie, rzekła do siebie panna Izabela. Co to znaczy? Dopiero teraz przypomniała sobie, że Wokulski nie był od tygodnia. Co to znaczy?
Wyglądasz pan okropnie. Już blisko 10 dni nie byłeś u Beli. No mówże pan coś. Nie mam nic do powiedzenia. Nie jestem chory i nie sądzę, ażeby pani Izabeli były potrzebne moje wizyty. A jeżeli są potrzebne? Nigdy nie miałem tych złudzeń. Dziś mniej niż kiedykolwiek. No, no, mój panie, mówmy jasno. Jesteś pan zazdrośnik, a to poniża mężczyznę w oczach kobiet. Zirytowałeś się pan Moliniarym? Myli się pani. Tak dalece nie jestem zazdrosny, że wcale nie przeszkadzam pani Izabeli wybierać pomiędzy mną i panem Moliniarym. Wiem przecież, że w tym wypadku obaj mamy różne zasługi. O panie, to już zbyt ostre. Cóż to? Więc biedna kobieta, jeżeli raczy ją uwielbiać jeden z was, nie może rozmawiać z innymi? No, nie spodziewałam się, ażeby taki człowiek jak pan w taki haremowy sposób traktował kobiety? Zresztą, o co panu chodzi? Gdyby nawet Bela kokietowała Molinariego, to i cóż? Trwało to jeden wieczór i skończyło się tak wzgardliwym pożegnaniem go ze strony Beli, że aż przykro było patrzeć. Pani łaskawa, nie udawajmy, że się nie rozumiemy. Pani wie, że dla mężczyzny kochającego kobieta jest świętością jak ołtarz. Słusznie czy niesłusznie, ale tymczasem tak jest. Otóż jeżeli pierwszy lepszy awanturnik zbliża się do tej świętości jak do krzesła i postępuje z nią jak z krzesłem, a ołtarz prawie zachwyca się podobnym traktowaniem, wówczas, pojmuje pani, zaczynamy przypuszczać, że ów ołtarz naprawdę jest tylko krzesłem. Jasno się wytłumaczyłem? O panie, aż nadto jasno. Co byś pan jednak powiedział, gdyby kokieteria Beli była tylko niewinnym odwetem, a raczej ostrzeżeniem? Do kogo wystosowanym? Do pana. Wszakże pan ciągle zajmujesz się panią Stawską. Ja? Kto to powiedział? Przypuśćmy, że naoczni świadkowie. Pani Krzeszowska, pan Maruszewicz. Pani w to wierzy? Nie. Ponieważ zapewnił mnie Ochocki, że tam nic nie ma. Czy jednak Belę uspokoił kto w podobny sposób i czy mogłaby na tym poprzestać? To już inna sprawa. Pani droga, cofam wszystko, co powiedział z powodu tego Molinariego. Przysięgam pani, że czczę pannę Izabelę i że największym dla mnie nieszczęściem jest moje nierozważne słowo. Teraz dopiero widzę, czego się dopuściłem, mówiąc to. No, no, niech się pan uspokoi, nie przesadza. Pod słowem honoru, choć kobiety podobno nie mają honoru, zapewniam pana, że to, o czym mówiliśmy, zostanie między nami. Zresztą jestem pewna, że nawet Bela przebaczyłaby panu jego wybuch. Była to niegodziwość, ale zakochanym wybacza się nie takie niegodziwości. Proszę się do mnie nie umizgać, bo dla zakochanej kobiety mężczyzna jest ołtarzem. A teraz wysiadaj pan. Idź, o pan, do Beli i... I co pani? I przyznaj, że umiem dotrzymywać obietnic. Tak dawno nie był pan u nas. Czy był pan chory? Gorzej, panie. Ciężko obraziłem panią bez powodu. Pan mnie? Tak, pani. Obraziłem panią, byłem na koncercie u państwa Żółkowskich i wyszedłem, nie pożegnawszy się z panią. Już nie chcę mówić dalej. Czuję tylko, że ma pani prawo nie przyjmować mnie jako człowieka, który nie ocenił pani, śmiał posądzać. Przebaczam. I to pani mówi panno Izabelo? Tak widać było przeznaczone. Niech pani przyjmie to ode mnie. Dziwny prezent, nieprawdaż? Widzi pani tę blaszkę lekką jak pajęczyna, jednak jest to klejnot, jakiego nie posiada żaden skarbiec na ziemi. Nasienie wielkiego wynalazku, zdolne ludzkość zmienić.
Więc to jest talizman? Prawie. Jest to rzecz, która mogła mnie wyciągnąć z kraju, a cały mój majątek i resztę życia utopić w nowej pracy. Może byłaby ona maniactwem, szaleństwem, ale w każdym razie myśl o pani była jedyną rywalką. Jedyną. Myślał pan opuścić nas? Nie dalej jak dziś rano. Dlatego daję pani ten amulet. Odtąd nie mam innego szczęścia na świecie. Została mi tylko pani albo śmierć. Tak więc biorę pana do niewoli. W rzeczywistości Wokulski nie stracił energii, ale zmienił się pod wieloma względami. Sklepem na przykład nie zajmował się, nawet czuł do niego wstręt, ponieważ tytuł kupca galetrejnego szkodził mu w oczach panny Izabeli. Natomiast zaczął goręcej zajmować się spółką do handlu z cesarstwem, ponieważ ona przynosiła ogromne dochody, a tym samym zwiększała majątek, który chciał ofiarować pannie Izabeli. Prawie od chwili, kiedy oświadczył się i został przyjęty, opanowała go dziwna rzewność i współczucie. Zdawało mu się, że nie tylko nie umiałby nikomu zrobić przykrości, ale nawet sam nie umiałby bronić przeciw krzywdom, byle te nie dotknęły pani Izabeli. Natomiast czuł niepokonaną potrzebę robienia dobrze innym. Oprócz zapisu dla pana Rzeckiego, przeznaczył Rysieckiemu i Klejnowi swoim byłym subiektom po 4000 rubli tytułem wynagrodzenia szkód, jakie wyrządził im sprzedając sklep Schlangbaumowi. Przeznaczył również około 12 tysięcy rubli na gratyfikację dla inkasentów, woźnych, parobków i furmanów. Węgielkowi nie tylko sprawił huczne wesele, ale jeszcze do sumy obiecanej młodemu małżeństwu dołożył kilkaset rubli. Ponieważ w tym czasie furmanowi Wysockiemu urodziła się córka, więc trzymał ją do chrztu. Gdy zaś sprytny ojciec dał dziecku imię Izabeli, Wokulski złożył dla niej 500 rubli na posag. Imię to było mu bardzo drogie. Nieraz, gdy siedział samotny, brał papier i ołówek i bez końca pisał. Izabela, Izabela. A potem palił, ażeby nazwisko ukochane nie wpadło w obce ręce. Miał zamiar kupić pod Warszawą mały folwark, zbudować willę i nazwać ją Izabelinem. Przypomniał sobie, że w czasie jego wędrówek po górach uralskich pewien uczony, który znalazł nowy minerał, radził się, jakby go nazwać. I wyrzucał sobie, że nie znając wówczas panny Izabelli, nie wpadł jednakże na pomysł nazwania go Izabelitem. Nareszcie, przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planetoidy, której znalazca również kłopotał się o danie jej nazwiska, chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronautów, który odkryje nowe ciało niebieskie i nazwie go Izabello. Pociąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać, w połowie po polsku, w połowie po angielsku, coraz częściej wpadając w angielszczyznę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli. Nie chcąc jednak przeszkadzać w rozmowie, stał stamtąd i usiadł za panem Tomaszem. Pan Łęcki trochę nie zdrów, podział się w kamelwolk, plet i jeszcze położył kołdrę na nogach. Kazał pozamykać wszystkie okna w wagonie i przyćmić latarnie, które go raziły. Obiecywał sobie, że zaśnie. Nawet czuł, że sen go morzy. Tymczasem dał się w rozmowę z Wokulskim i szeroko zaczął mu opowiadać o siostrze Hortensji, która za młodu była do niego bardzo przywiązana, o dworze Napoleona III, który z nim raz rozmawiał, o uprzejmości i miłostkach Wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy. Wokulski słuchał go uważnie do Pruszkowa. Za Pruszkowem zmęczony jednostajny głos pana Tomasza zaczął go męczyć.
za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet kilka zdań, które go zainteresowały i zadał sobie pytanie, czy nie należałoby ostrzec ich, że on rozumie po angielsku. Już chciał wstać z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył w niej, jak w lustrze, słabe odbicie panny Izabeli i Starskiego. Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o rzeczy obojętne. Wokulski jednakże spostrzegł, że obojętny ton nie odpowiada treści rozmowy. Czuł nawet, że tym swobodnym tonem chcą kogoś w błąd wprowadzić. I w tej chwili pierwszy raz od czasu, jak znał pannę Izabelę, przeleciały mu przez myśl straszne wyrazy. Fałsz, fałsz. Przycisnął się do ławki wagonu, patrzył w szybę i słuchał. Zdawało mu się, że każde słowo Starskiego i panny Izabeli pada mu na twarz, na głowę, na piersi, jak krople ołowiowego deszczu. I już nie myślał, jak ich ostrzec, że rozumie, co mówią. Tylko słuchał i słuchał. Wszystko możesz mu zarzucić. Nie jest młody ani dystyngowany, jest zanadto sentymentalny i czasami nudny. Ale chciwy? Już dosyć, kiedy nawet papo nazywa go zbyt hojnym. A sprawa z panem K? O klacz wyścigową? Jak to zaraz widać, że wracasz z prowincji. Niedawno był u nas baron i powiedział, że jeżeli kiedy, to pan, o którym mówimy, zachował się jak dżentelmen. Żaden dżentelmen nie uwolniłby fałszerza, gdyby nie miał z nim zakulisowych interesów. A baron ile razy uwalniał go? I akurat baron ma rozmaite grzeszki. Źle bronić swoich protegowanych kuzynko. I ten medalion jest całym prezentem przedślubnym? Zapewniam cię, że oddałby mi cały majątek. A wiesz, że go kuzynko i mnie pożyć ze 100 000. A cóż, znalazła się ta cudowna blaszka? Właśnie nie i jestem bardzo zmartwiona. Boże, co by było, gdyby on się dowiedział. Czy o tym, że zgubiliśmy jego blaszkę, czy że szukaliśmy medalionu? Wiesz, że jesteś zuchwały? To właśnie stanowi moją siłę. Zlituj się, przecież on może spojrzeć. Znienawidzę cię. Będziesz szaleć za mną, bo nikt nie zdobyłby się na to. Kobiety lubią demony. Oświadczam ci, że nie przejdziesz za próg naszego domu. A gdybyś ośmielił się, powiem mu wszystko. Nie wejdę, kuzynko, dopóki sama mnie nie wezwiesz. Jestem zaś pewny, że stanie się to bardzo prędko. W tydzień znudzi ci się ten ubóstwiający mąż i zapragniesz wszelkiego towarzystwa. Przypomnij sobie łobuza kuzynka, który ani przez jedną chwilę w życiu nie był poważnym, zawsze dowcipnym, a niekiedy szczelnie się. Wynagradzając sobie na innych drogach. Właśnie. Gdybym tego nie robił, nie miałabyś mi czego przebaczać i mogłabyś lękać się wymówek z mojej strony. Tak, kuzynko. Takiej kobiecie jak ty nie wystarczy powszedni chleb szacunku ani pierniczki uwielbienia. Tobie niekiedy potrzeba szampana. Ciebie ktoś musi odurzyć, choćby cynizmem. Cynikiem być łatwo. Ale nie każdy ośmieli się być nim. Dopytaj tego pana, czy on wpadłby kiedyś na myśl, że jego miłosne modlitwy są mniej warte od moich bluźniarstw? Wybacz, kuzynko, ale w takim pośpiechu nie wychodzi się z wagonu przy domu. Może chory? W każdym bądź razie jest to choroba nie tyle niebezpieczna, ile niecierpiąca zwłoki. Czy każesz sobie co podać, kuzynko? Niech mi dadzą wody sodowej. Proszę Państwa, każdy z Państwa dostał już tekst, prawda? To będzie już ostatni tekst, który dzisiaj na Narodowym Czytaniu będzie czytane. Kwadranse, bruchał Wokulski. Język mi kołowacieje? Jaka dziwna plątanina wypadków. Uczyłem się, ażeby zdobyć pannę Izabelę. A nauczyłem się, aby ją stracić. Albo i karać. Po to zrobił wielki wynalazek. Po to powierzył mi święty depozyt, ażeby pan Starski miał jeden więcej powód do swoich oczekiwań. Wszystkiego mnie pozbawiła, nawet ostatniej nadziei. Gdyby w tych dni zapytano mnie, czy ja istotnie znałem Geista,
czym widział jego dziwny metal, nie umiałbym mi to powiedzieć. Już sam nie wiem, czy to nie było złudzenie. Ach, gdybym mógł o nim nie myśleć, choćby przez kilkanaście minut. Noc była gwiaździsta, pola ciemne. Wzdłuż kolei w wielkich odstępach paliły się sygnałowe latarnie. Wokulski, idąc rowem, potknął się z torykami. W jednej chwili stanęły mu przed oczyma ruiny zamku w Wrocławiu. Kamień, na którym siedziała panna Izabela i jej łzy. Ale tym razem poza łzami błysnęło spojrzenie pełne fałszy. Otóż nie będę o nim myślał. Pojadę do Gejsta. Będę pracował od 6 rano do 11 w nocy. Będę musiał uważać na każdą zmianę ciśnienia, temperatury, natężenia prądu. Nie zostanie mi ani jednej chwili. Zdawało mu się, że to zamknięcie. Odwrócił się, ale wydarzył. Natomiast spostrzegł z lewych aktorów, że dobrze mi sprawę. Co nie zaczęło się go odrażnić. Chciał wrócić się do ludzi, ale uczuł się niezbyt widoku. Już samo nawet myślenie na drogę go prawie wylało. Nie wiedziałem, że człowiekowi może ciężyć własna dusza, mruknął. Ach, gdybym mógł nie myśleć. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia w przyszłym roku. Jeszcze nie wiemy, co będzie czytane z dzieł klasyki polskiej literatury, ale na pewno coś równie pięknego jak dzisiaj. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia.